Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Mam spinki na włosach, dlatego że robiłam sobie makijaż i stwierdziłam, że na razie niech tak zostaną, bo jest tak parno, także już mi się za bardzo świeci twarz, a dopiero co nałożyłam tak na lajcie dzisiaj ten krem z taupy. Chcę go też wykończyć, no bo lato się kończy, a on ma krótki tutaj termin przydatności, to są 3 miesiące od otwarcia. Oczywiście ja go używam zawsze z 6 miesięcy, bo póki ładnie pachnie, to używam. Aczkolwiek no chciałabym go już teraz wykończyć i jakby no pozbyć się jednego opakowania, żeby mi tutaj nie zalegało. Natomiast pomalowałam się dlatego, że chcę Wam ponagrywać trochę filmików. Muszę Wam powiedzieć, że nic nie nagrałam. Chciałam nawet Wam wrzucić ostatnio dwa filmiki w ciągu tygodnia. Mówiłam Wam chyba o tym w ostatnim filmiku, ale nie udało mi się. Słuchajcie, po dwóch i prawie trzech tygodniach urlopu bardzo ciężko było mi wrócić do normalności. Wiedziałam, że idę od razu na nowy projekt, że będą nowe obowiązki, nowi ludzie, nowy szef, w sensie team leader. I tak, to jest trochę tak, jakbyście zaczynały nową pracę, że generalnie jakby robicie to samo, ale wiadomo, każdy projekt ma swoje wymagania, inne systemy, jakby inne... No wszystko jest inne tak naprawdę i nigdy to się nie powtarza, także no uczycie się jakby wszystkiego od nowa i trochę się tego obawiałam, nie mogłam w nocy spać i było to dla mnie bardzo ciężkie, żeby znowu się przestawić, wiecie, na tryb pracy, ale jest całkiem spoko, projekt mega trudny, ale ja mam takie szczęście do ludzi, słuchajcie, znowu trafiłam na takich fajnych ludzi, że aż jestem w szoku. Także bardzo pomocni, uczą mnie wszystkiego, także już od poniedziałku, od tego poniedziałku zaczynam sama pracować, to znaczy sama, no będą mi pomagać, ale generalnie już nie będę miała tych wszystkich szkoleń, tylko zaczynam pracę, zobaczymy jak mi pójdzie. Jestem, powiem Wam, dość podekscytowana. Na początku się bałam, byłam przerażona, a teraz jakoś tak powiem Wam, że cieszę się, że znowu się czegoś nowego uczę. To jest jednak takie mobilizujące w pracy, jak macie świadomość, że cały czas się czegoś uczycie. Nie robicie non-stop tego samego, tylko gdzieś tam się uczycie. Znaczy, no, w czasie projektu robicie to samo. No, czasami coś się zmienia, ale generalnie robicie to samo. Ale jak wskakujecie na inny projekt, to uczycie się zupełnie innych rzeczy i to jest takie fajne. Także, no, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast wczoraj, z racji tego, że był ostatni, znaczy teraz jest ostatni weekend lata i wczoraj w piątek, wczoraj był chyba 25, był zlot fanów Depeche Mode w Molotece w Brzeźnie. Co roku o tej porze właśnie jest imprezka. Słuchajcie, było tak gorąco, dosłownie tak parno jak teraz. Całą noc byłam w bluzce na ramieczkach i w shortach, niepotrzebnie w ogóle kurtkę brałam. Lunęło w pewnym momencie, ale tam jest dach, także nie ma problemu, ale było super, słuchajcie, tak mi się podobało. Wróciłam sobie o drugiej jakoś tak, byłam przed trzecią w domu, także... no chyba jakoś do 23. Także trochę jestem niewyspana, ale z drugiej strony wstałam, zmobilizowałam się, trochę się właśnie ogarnęłam, bo postanowiłam Wam nagrać filmiki i wrzucić na kanał. Mam nadzieję, że przed tym vlogiem zobaczycie haul. To będzie taki haul, taki luzacki, trochę rzeczy z Shein, coś tam z HM-u. Potem chcę wrzucić tego vloga i następny filmik to z kolei będą nowości z Zary. Także mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało. I co? Zaraz się ogarniam, będę szła do paczkomatu, pokażę Wam, co przyszło. A później mam też plan nasmarować się samoopalaczem, dlatego że już jestem blada. Ja wiem, że w kamerze to wygląda, jakbym była mega opalona, ale ja widzę, że różnica jest diametralna, bo ja na początku wakacji byłam mocno opalona i z biegiem czasu jakby już się mniej opalałam, bo nie wiem w sumie co. I trochę mi ta opalenizna zeszła, także będę chciała, jeżeli oczywiście da się w taką pogodę nasmarować, bo ja jestem, słuchajcie, normalnie stoję i czuję, że jestem mokra, także jeżeli uda mi się to zrobić, to wieczorem się, znaczy po południu, nasmaruję się samoopalaczem, tak żeby go wieczorem przed snem zmyć. I plan jest też taki, żeby rano odrostę sobie zrobić. Czekam na informacje od mojej fryzjerki, bo chciałabym iść, żeby mi nałożyła jakiś ładny kolor, chyba czekoladowy. Natomiast no, ma tam full ludzi na soboty, a ja 15 września mam, słuchajcie, imprezę z pracy. Cały dzień jest taki sportowy, a wieczorem jest imprezka we Wrzeszczu, także chciałabym mieć ładne włosy i tak myślałam, żeby właśnie albo chyba drugi, to jest sobota, albo dziewiąty kolejna, tak mi się wydaje, żeby właśnie no wbić się tam do niej, ale nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Mam mi dać znać, także będę musiała też sobie plan na najbliższy czas zrobić, bo trochę rzeczy, słuchajcie, mam do roboty, także może potem razem to zrobimy.
I, o Boże, ale się nagadałam, ale tak dawno nic nie nagrywałam, że aż chciało mi się odpalić dzisiaj tą kamerę i trochę sobie z Wami tutaj podyskutować. Znaczy podyskutować, ja gadam, wy słuchacie, no ale czuję się w sumie jakbyście były, jakbym z Wami rozmawiała. No i dobra, to ja wtedy, słuchajcie, idę się ubrać. Będę szła chyba do tego paczkomatu, ale w sumie nie wiem, czy już kot przyszedł, coś mi przez nią pikało, więc idę zobaczyć, jeżeli tak, to pójdę i jak wrócę, to pokażę Wam, co przyszło. Nastąpił, słuchajcie, błyskawiczny zwrot akcji, dlatego że jadę dzisiaj do kina, teraz jest godzina 17:08, także dosłownie za 3 minuty muszę wyjść. Film jest w Multikinie na 18:45, więc muszę dojechać do Gdańska i jeszcze podjechać chwilę tramwajem, ale to dosłownie tam 5 minut. Natomiast jeszcze chcę do Maka wejść chociaż coś zjeść, dlatego że słuchajcie, tak spontanicznie to wyszło, że nawet nie zdążyłam nic sobie zrobić do jedzenia, także umyłam tylko głowę, wykąpałam się, bo byłam kurde zgrzana po prostu od tej pogody, od tego siedzenia w mieszkaniu, gdzie jest tak nagrzanek w piekarniku. Także już Wam to chyba ostatnio mówiłam, że po prostu to powietrze stoi od kilku dni w ogóle w łazience. To jest taka sauna, że ja tam wolę nie wchodzić. Tak wchodzę i wybiegam stamtąd dosłownie, bo nie da się tam wytrzymać. Także idziemy dzisiaj do tego kina. Opowiem Wam, jak wrócę, albo jutro, jak się podobał nam film. W sensie mi i koleżance, bo ona, wiecie, ona mniej ogląda horrorów, więc ona zawsze ma inne zdanie, może bardziej obiektywne. Znaczy obiektywne. Nie no, subiektywne. Natomiast, wiecie, ludzie, którzy oglądają dużo horrorów, mają chyba inne trochę wymagania, więc no zobaczymy, jak to będzie. Pokażę Wam teraz jeszcze na szybko, w czym jadę. No dobra, najpierw Misiu. Zobaczcie. Dzień dobry, Laleczko. Jezus, ja jej wyrwę to futro, zobaczcie, jaki tam stoi. Znaczy wyrwę, tego wyrywać nie trzeba. Wystarczy dotknąć, to wylatuje. Także będziemy skubały Franulkę dzisiaj. Oj, będziemy. Wiecie, nie chcę, żeby ona się tymi włosami zatkała, bo ona liże co chwilę to futro i jej wpadają po prostu, wiecie, do żołądka. Także no, będę musiała zrobić z tym porządek. Natomiast mam na sobie body. To jest to body z Zary, kupione na Wyprzy. Bardzo fajne, to jest to takie mega elastyczne i podoba mi się, że jest brązowe, takie zupełnie inne. Do tego mam spodnie też z Zary z zeszłego chyba roku, buty Adidas, słuchajcie, bardzo je lubię. Tak jak na początku trochę psioczyłam i ich nie lubiłam, tak teraz je po prostu uwielbiam. Torebka, to już jest taki, to jest jedna z nowości, które zobaczycie z Zary i jest super. Torebki w ogóle mam dwie, nie wiem, czy dwie zostawię, ale ta jest ekstra, powiem Wam więcej o niej właśnie w kolejnym filmiku, ale jakoś tak mi pasuje, bo jest brązowa i wiecie, mam tu wodę, wszystko co potrzebuję, także ogólnie tak. Natomiast wezmę sobie jeszcze jasną kurtkę, poczekajcie. O, tą taką cieniutką, bo w sumie nie wiem, ma być jakieś gradobicie, nie wiadomo co, dlatego właśnie koleżanka, bo miałyśmy jutro jechać do kina, a ona dzisiaj miała na jakieś tam występy jechać w plenerze, natomiast z racji tego, że wszyscy dostali alerty, to zmienili na, nie wiem, coś tam zmienili, w innym miejscu są czy coś i trzeba było kupić bilety, już tam tych biletów nie ma, nie wiem za bardzo. W każdym razie przez to właśnie ten spontaniczny pomysł narodził się, także no, wezmę tą kurtkę. Bardzo chaotyczne to wszystko, co powiedziałam, ale chciałam Wam na szybko pokazać strój dnia. Uciekam i do jutra. I mamy niedzielę, słuchajcie, ja się właśnie wyszykowałam, bo będę niedługo wychodziła. Natomiast plany się pozmieniały. W ogóle wczoraj chyba nagrałam Wam taki urywek, jak jechałam do kina, także zaraz powiem Wam o filmie. Pokażę Wam dwie rzeczy z Hemu, które zostawiłam, kurde, coś mi spadło, z ostatniego hola. Dwa puste opakowania i... No i w ogóle tak sobie pogadamy. Ogólnie, słuchajcie, plan na ten weekend był chillować, ale wyszło jak wyszło, w ogóle trochę w biegu, dzisiaj jest taki bardziej luźny dzień i też dużo rzeczy zrobiłam, bo słuchajcie, wstawiłam dwa prania, zmieniłam pościel, zrobiłam sobie dzisiaj rano, bo wstałam o 7:30, znaczy zrobiłam, pomalowałam paznokcie od stóp, bo wcześniej już robiłam frezarką 2 dni temu czy 3 dni temu, także pomalowałam sobie pazury, posprzątałam w końcu te kosmetyki z okna. Także zrobiłam zwroty, więc będę je dzisiaj wynosiła, także trochę się dzieje w sumie, no i wczoraj na spontanie pojechałam do tego kina i słuchajcie, czy słyszycie dzwony jak biją, bo jest 12, a mam otwarte okno, bo znowu jest jakoś duszno. W każdym razie, jeśli chodzi o film, to tytuł Mów do mnie. I to jest horror, który ma bardzo dobre opinie na wszystkich stronach o horrorkach. Tam ludzie często, wiecie, piszą, jakie horrory polecają, jakie lubią. Oczywiście ludzie mają różne zdanie, wiadomo, każdemu się co innego podoba. Ale akurat ten horror miał bardzo dobre opinie i powiem Wam, że no mi się mega podobał. Taki zupełnie inny...
ja też jak patrzę na horror, to zawsze się zastanawiam, jak ci ludzie w ogóle odgrywają te role, które mają. To jest dla mnie po prostu kosmos. Niektórzy oglądają i wiecie, i jakby wyłączają totalnie myślenie, po prostu patrzą i się boją i wiecie, no bo jakby ten horror, no można się przestraszyć. Są takie sceny, że aż trochę tak nieprzyjemnie się patrzy na to, ale ja zawsze mam tak, że zastanawiam się, jak ci młodzi ludzie takie coś grają. To jest w ogóle dla mnie szokujące. Ja bym, słuchajcie, nie była w stanie i jakby no przyjechałam o 22 i jakby zapomniałam o tym horrorze, bo ja tak mam, ja jakby nie rozkminiam, nie myślę w ogóle o tym, bo wiem, że to nie jest naprawdę. Aczkolwiek jakby no oceniając to takie 9 na 10, podobał mi się, z chęcią bym go jeszcze raz obejrzała. Oczywiście no nie teraz w kinie, ale zrobię to jak gdzieś tam się pojawi na Netflixie albo gdzieś tam na necie. Także film spoko, jak lubicie horrorki, to jest o opętaniu, więc... opętaniach w zasadzie, także jeżeli lubicie takie horrory, no to możecie go sobie zobaczyć. Teraz może puste opakowania. Słuchajcie, skończyłam dwie rzeczy. Żel z Nivea, kiedyś była promocja w Hebe i dwa takie wielkie, 500 ml, znaczy wielkie, są większe, bo są chyba nawet 750. Natomiast te dwa kosztowały jakoś 25 zł, one i tak bardzo podrożały. I ten zapach Diamond i coś tam, on jest naprawdę fajny. Bardzo mi się podoba, także... Mam jeszcze drugie opakowanie takiego samego. On jest taki świeży, ale taki też otulający, nie słodki. Ma coś takiego fajnego w sobie, także podoba mi się. Ja kiedyś kupiłam taki mały w ogóle w Action i on też się nazywał Diamond coś tam, ale potem jak zobaczyłam, to jednak ta butelka troszeczkę się różniła. Prawdopodobnie te z Action, one nie są właśnie polskimi żelami, one są gdzieś tam produkowane chyba w Holandii, w Belgii, nie wiem. I on właśnie, ja byłam przekonana, że ten to jest ten sam, bo tamten był cudowny po prostu. I niestety, ten zapach też jest ładny, ale różni się od tamtego. I z chęcią bym tamten jeszcze dorwała, także muszę się przejść do Action, bo dawno tam nie byłam, więc wtedy pokażę wam różnicę. Ale jakby co, to ten też jest spoko, bardzo, bardzo spoko. Druga rzecz to jest też z Action, znaczy też z Action i to jest odżywka do włosów. Kiedyś ją kupiłam tak na spróbowanie i to jest niby jednominutowa kokosowa odżywka. Jakby spoko, natomiast muszę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu mam taki problem z włosami, że ich się nie da wygładzić, w sensie... Każda odżywka jakby działa tak samo, niezależnie czy kupię jakąś maskę jednominutową. Ja tych odżywek mam full w łazience, staram się wszystko kończyć teraz. Ale one jakby działają bardzo podobnie i zastanawiam się, czy nie wrócić do takiego przetrzymywania odżywki na włosach. Kiedyś to robiłam, ostatnimi czasy, przez ostatnie miesiące nie chciało mi się tego robić. Staram się też raz na tydzień olejować te włosy, nakładam olej na noc i rano jakby myję włosy. Ja nie muszę jakoś specjalnie spłukiwać tego oleju, bo on, mam wrażenie, że jak normalnie umyję włosy, nałożę odżywkę, tego po prostu nie ma, on znika z długości włosów. Aczkolwiek mam problem z wygładzeniem. Jeszcze jak na szczotkę, wiecie, na wyczeszę, spryskam czymś tam, wiecie, takim nabłyszczającym, to jakby jest okej, ale te włosy no niestety nie są takie, jakie były kiedyś i 10 zł, no spoko, ona się jakby sprawdzała, ona nie robiła nic złego, ona działała dokładnie tak samo jak każda jedna inna zwykła, przeciętna odżywka czy tam maska. Jeśli chodzi, słuchajcie, o H&M, to wam pokażę. Ja zostawiłam tylko te dwie rzeczy, właśnie zrobiłam zwroty. Ten top na ramionczkach, on jest naprawdę fajny, właśnie ten jeden w rozmiarze M wyprałam. Zostawiłam sobie też L-kę, bo tak jak wam mówiłam, w tym mierzymy. One są praktycznie identyczne, także ja sobie zostawiłam, bo rzadko, słuchajcie, się trafia na taki fajny top, więc jak już jest i to w takiej cenie, to stwierdziłam, że wezmę, ja je bardzo często noszę po domu, pod coś, także niech już będzie, nie będę go odsyłała. I on akurat dzisiaj, jak sprawdzałam, wszystkie rozmiary są dostępne, natomiast wczoraj nie było żadnego, więc nie wiem, czy to produkowali, czy o co chodzi. No a druga rzecz to jest ten t-shirt, też zniknął, słuchajcie, bo go w ogóle pokazywała Ewa Kosmetyczny Koktajl i ja u niej go zobaczyłam i tak mi się spodobał, bo sama tak nie wchodziłam dawno na stronę HM-u, więc, znaczy wchodziłam, ale nie w t-shirty, więc jakby nawet nie wiedziałam o jego istnieniu, ale zobaczcie, on jest naprawdę ładny i taki twarzowy. Teraz tak sobie pomyślałam, że właśnie nie nasmarowałam się samoopalaczem, także może nogi wieczorem nasmaruję, jak wrócę, w sensie po południu, żeby wieczorem to zmyć, bo jutro jadę na trening, więc jakby tu też będę miała problem, bo tu mam te mikrodermale. W ogóle nie wiem, czy widzicie, specjalnie też założyłam taką bluzkę, jaki ten jest czerwony. Jakiś czas temu zahaczyłam go na treningu, w sensie ja nie miałam, w ogóle nie byłam tego świadoma, bo on raczej jest tak, jakby to powiedzieć, ściśnięty normalnie i schowany, zobaczcie, i go nie widać. Aczkolwiek tam jest dużo ćwiczeń, na przykład z taką ciężką piłką, nie wiem, 5-6 kg, przysiady robicie. I
tą piłkę się jakby przyciska, natomiast ja myślałam, że to nie ma związku, w sensie, że no jakby nie jestem w stanie ją zahaczyć o tego kolczyka, a jednak musiałam zahaczać, bo to nie jest jedyne ćwiczenie z piłką i nie jest jedyne, gdzie coś tutaj muszę przyciskać do, wiecie, do ciała. I niestety, kurde, coś mi się porobiło i najpierw zrobiło mi się pod kolczykiem czerwone i teraz mam takie, no całe w sumie... Teraz i tak wygląda lepiej, natomiast od 2 tygodni już mi się to utrzymuje i napisałam do piercera mojego, w sensie ja chodziłam do dziewczyny, ale taki do tego, znaczy do tego studia ogólnie i ten właściciel zajmuje się takimi dziwnymi przypadkami i no powiedział, żebym to zostawiła, że to powinno zniknąć, jak nic się nie dzieje, nie ma ropy, no nie ma, jest jakby, wydaje mi się, że coś się zrobiło pod tym kolczykiem, bo tam jest nawet takie spuchnięte, ale skoro mówi, ja kupiłam sobie też szare mydło, słuchajcie, i... Szare mydło jest genialne na wszystko. Ja kiedyś się cała myłam szarym mydłem, jak miałam krosty na twarzy, to była jedyna rzecz, która mi pomogła i moja skóra wyglądała pięknie. Teraz też do tego wracam i co jakiś czas będę myła się szarym mydłem, jak w ogóle nie wiem, czy nie wrócę do szarego mydła. Jest po prostu genialne, jest łagodzące, kojące i skóra naprawdę wyglądała super. Tylko przy używaniu mydła szarego w szczególności, no trzeba pamiętać o nawilżeniu, no trzeba intensywnie potem skórę nawilżać, ale... Moim zdaniem działa cuda, więc z racji tego, że specyfików takich z apteki, na przykład słynnego takiego specyfiku do pryskania na O, nie wolno na piercing używać. Wiem, że niektórzy piercerzy polecają, ale no poczytajcie, nie wolno, więc ja jakby nie będę tego stosowała. Na razie wspomagam się tym szarym mydłem i zobaczymy, czy to zejdzie. Na trening po prostu będę to musiała zaklejać sobie, bo ten jest bezpieczny, a ten niestety... Wygląda jak wygląda. A i jeszcze jedna rzecz, zanim pokażę wam książki. Słuchajcie, też odnośnie depilacji laserowej. Ja byłam, bo niektóre dziewczyny mi tam pisały, że właśnie po pierwszym zabiegu jest efekt wow, a potem już po kolejnych nie ma tego efektu. Muszę wam powiedzieć, że u mnie jest po prostu sztos. Po drugim zabiegu, który miał miejsce już miesiąc temu prawie, słuchajcie, ja się raz goliłam. Ja już w ogóle praktycznie włosów nie mam. Ja mam gołe placki tam. Dosłownie są takie pojedyncze miejsca, gdzie są cebulki, ale to są pojedyncze miejsca. Totalnie, ja w ogóle skóra jako niemowlaka, ja jestem w szoku, ja jestem w takim szoku. Ja oczywiście zrobię teraz tą trzecią sesję, chyba jeszcze czwartą, chociaż zobaczymy, co one tam powiedzą, jak ja pojadę, bo ja jadę za tydzień? Właśnie nie wiem, muszę sprawdzić, ale chyba 8, tak mi się wydaje. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że 4 będą ok i wtedy przeskakuję na łydki. Akurat teraz będzie taka pogoda, że już wiecie, jesień, nie będę się opalała, więc myślę, że łydki będą jak najbardziej ok. A teraz jeszcze to wykorzystam, że tam nie jadę i nasmaruję się samoopalaczem, bo ja nie wiem, czy to można samoopalaczem się smarować. Na pewno przed takim zabiegiem depilacji laserowej, przy tak mocnym laserze, nie można ziółek żadnych pić przed zabiegiem. Także ja ostatnio pokrzywę wypiłam i pani powiedziała, żebym następnym razem lepiej nie piła, bo tu nigdy nie wiadomo. No i teraz słuchajcie, książki. 3 książki Colleen Hoover, jakby inaczej, miałam nie kupować, ale słuchajcie, tak mi się chce tego czytać, ja uwielbiam tej książki i dokupiłam sobie drugą część tej książki, którą wam ostatnio pokazywałam, tym razem It Starts With Us. Nie zaczęłam jeszcze czytać, dlatego że zacznę od tych pozostałych, które mi jedna z was polecała na Instagramie, bardzo dziękuję, bo ja nie mogłam się zdecydować, bo tak naprawdę no wierzę głęboko w to, że wszystkie książki mi się spodobają, ale żeby nie kupować wszystkich naraz, to kupiłam... Coraz większy mrok. I właśnie, to są chyba, słuchajcie, to są chyba te thrillery jej obydwa. Tak, nowe wydanie bestsellerowego thrillera. I to drugie tak samo. O, super. Także to jest pierwsza książka, a druga to jest November 9? Dziewiąty listopada, dobra. Także wzięłam 3 książki, dlatego że miałam taki bon na Allegro, 100 i tylko dopłaciłam chyba gdzieś, nie wiem, 5 zł, bo jak jedna książka była jakoś 30 tam z hakiem, także stwierdziłam, że wezmę od razu 3, wykorzystam ten bon i będę miała teraz co czytać. I zacznę chyba od tej, tam jakoś tak intryguje, nie wiem, ta okładka jest jakaś taka straszna, więc, więc zobaczymy, czy thrillery są tak samo fajne jak romansidła, które tak nie do końca są romansidłami tak naprawdę. No i księgarnia, z której kupowałam, to jest Znak. Bardzo szybko wysłali. Kupiłam w piątek, a w sobotę miałam w paczkomacie, bo akurat oni mają dowóz też w sobotę, znaczy dowóz, no, dostawy też w sobotę, więc, więc fajnie. I tak się za nie nie wzięłam, bo nie mam czasu, tak samo nie wzięłam się za oglądanie serialu, no bo wczoraj wylądowałam w tym kinie, a dzisiaj nie wiem, kurczę, powiem wam, że jeszcze wczoraj filmik zmontowałam, także naprawdę dużo rzeczy zrobiłam.
Ale tak się zastanawiam, co by tutaj obejrzeć. Czekam na Obserwatora, na drugi sezon, który ma być, jak się nie mylę, w październiku. I co jeszcze? No i właśnie, no i nie wiem, co mam oglądać. Też zaczęłam oglądać horror Weronika, jak się nie mylę, on jest hiszpański, on jest na faktach, bardzo fajny, kiedyś byłam w kinie na tym, zaczęłam oglądać, ale tak nie wiem, czy mam dzisiaj ochotę na oglądanie znowu horrorku, chociaż kto wie, zobaczymy, ale jak znajdę jakiś serial, no to może serial? Zobaczymy, także słuchajcie, to wszystko na tę chwilę i pokażę wam na pewno outfit, jak będę wychodziła i pewnie jeszcze się z wami później połączę, bo w sumie czemu nie? Wy lubicie długie vlogi, pisałyście mi o tym, także dobra, pokazuję wam zaraz outfit, będę się ubierała za jakąś godzinę, jeszcze sobie coś obejrzę na YouTubie. Dalej oglądam, słuchajcie, na YouTubie te paranormalne różne tam filmiki. Ja lubię o tych nawiedzonych domach i tak dalej, ale trochę już mam wątpliwości, trochę mi się zmieniło i jakby oglądam, ale tak już wiecie. Natomiast gdzieś tam i tak ciekawi mnie to, lubię te stare domy, lubię te stare jakieś takie miejsca opuszczone i dobrze mi się to ogląda i widziałam, że miał być dzisiaj chyba o 12 DJ Palasite, chyba tak on się nazywa, on miał wrzucić jakiś filmik właśnie z jakiegoś zamku czy starego szpitala nawiedzonego, więc jestem ciekawa, co tam pokaże. On tak fajnie nagrywa te filmiki, bardzo dobrze się je ogląda, bo to są takie formy, jakby taki reportaż to jest, bo on opowiada o tym miejscu trochę, też jest jeszcze setu i no entry urbex lubię, bo to jest takie, wiecie, to ma całą taką otoczkę i jakby nie oglądacie samego tam jakby kontaktu z jakimiś tam zaświatami, tylko tak fajnie, bo nie opowiadają o tych miejscach, więc to jakby jest takie ciekawe. No, jak lubicie, to sobie zerknijcie, także uciekam teraz i do później. A jeszcze coś wam powiem, ja w ogóle dzisiaj wygładziłam sobie te włosy na ten klej. Ogólnie ja go kupiłam już jakiś czas temu, dość w sumie dawno temu, bo wydaje mi się, że z 2 miechy jest w mojej łazience i dopiero go pierwszy raz użyłam. On był w promocji w Rossmanie za 20 tam złotych i stwierdziłam, że no coś takiego przyda mi się zarówno do włosów, jak i do brwi, ale póki co jeszcze coś tam kończę do brwi, tą chyba żel z Claresy, więc stwierdziłam, że na razie sobie on poczeka. I dzisiaj mam taki dzień, że wczoraj miałam włosy przed tym kinem na szybko i stałam rano, czasami tak niefortunnie na noc sobie zerknę te kudły i potem ta, bo jak żywa, ona żyje swoim życiem i nie chcę jej prostować i nic z nią robić, natomiast ona jest tak, wiecie, nierównomiernie ścięta, że też ją ciężko jest teraz mi złapać tej spinkami, bo ona jest z przodu krótka. I właśnie wzięłam sobie taki, wiecie, grzybyczek do rzęs, do brwi i trochę tego produktu i przygładziłam te włosy. Nie do końca jakby lubię taki, aż być taka ulizana, ale wierzę w to, że to się troszeczkę zaraz rozluźni, aczkolwiek ja już teraz rozumiem, jak to jest, że ktoś ma grzywę, a za chwilę jej nie ma. Bo ja nigdy nie mogłam jakby zrobić tak, żeby te włosy aż tak przygładzić, no bo nie da się, nawet lakierem, jak tak robiłam, to one gdzieś tutaj mi odstawały wiecznie, bo moje włosy są raczej takie, no właśnie, je ciężko złapać, one są dość śliskie i gdzieś tam, wiecie, no nie da się tak jakby przylizać ich w 100%, chyba żebym miała jednej długości wszystkie, no to wiadomo, ale tak to nie. I jestem zszokowana, że ten produkt, one nawet nie są jakieś mocno sztywne, takie po prostu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale będę go też używała do brwi i nie zostawia żadnego koloru, mimo tego, że jest biały. Jak to jest możliwe w ogóle? Szokujące. No, także słuchajcie, ubieram się i zaraz się widzimy przy lustrze. O Boże, jaki piękny poniedziałek, zobaczcie. Patrzcie, jakie w ogóle słońce jest tu akurat, ale jest po prostu rewelacyjnie. W nocy padało praktycznie całą noc, jeszcze poręcz jest trochę mokra, nie wiem, czy to widać. Natomiast ulica w sumie też. Natomiast zobaczcie, fajnie. Póki co nie jest gorąco i ma być około 20 stopni, także to jest chyba moja ulubiona pogoda. Ulubiona pogoda i ulubiona pora roku, dlatego że słuchajcie, rano jest, bo teraz już się jest po godzinie 7, natomiast jak wstałam przed 7, dosłownie pół godziny wcześniej, było bardzo zimno, także to już jest takie jesienne powietrze, ale ja się tak cieszę, słuchajcie, jak ja się cieszę. Ogólnie wczoraj chyba zapomniałam pokazać wam strój dnia, jak wychodziłam i ja już nie wiem, po prostu tak dawno nie nagrywałam vloga, że kurde, w ogóle. Sorry, trochę będzie takie tutaj namieszane wszystko, ale jeżeli wam nie pokazałam, to na pewno wrzuciłam go na Instagrama, także serdecznie was tam zapraszam, tam staram się na bieżąco uzupełniać te stylówki i wrzucać.
I też wczoraj dostałam komentarz odnośnie po tym haulu, co nagrałam z Shein i z H&M-u. Jedna z was napisała mi, że mogłam sobie kupić kuferek na kosmetyki i ja napisałam, że ja już akurat popakowałam te rzeczy i napisałam, że tutaj też jakby jest wszystko spoko, bo no te kosmetyczki jakby sprawdzają się, w sensie takim, że no tutaj jest ta mniejsza, w której mam te rzeczy do codziennego makijażu. U góry pędzle, na dole kosmetyki. Dużo tego, ale ja trochę to zmieniam, więc ja nie mogę mieć jednego podkładu, jednego korektora, bo to u mnie bywa różnie. A resztę kosmetyków położyłam, znaczy włożyłam do szafki w moim pokoju. Tych, których jakby aktualnie nie używam. Oczywiście chcę na bieżąco to wymieniać, natomiast no to nie jest jakby najlepsze rozwiązanie, ale z drugiej strony to jest małe, poręczne. Póki co mam taki nawyk, że chowam tu wszystko, więc parapet jest czysty. Ale tak mnie to zastanowiło i powiem wam, że może faktycznie taki kuferek by mi się przydał zamiast tych kosmetyczek i dwóch jakby, bo i tu mam kosmetyki i w drugim miejscu wraz kosmetyki. Może to nie jest głupie rozwiązanie, ja w ogóle niedawno robiłam przegląd kosmetyków i nadal mam ich tak dużo, że ja jestem w ogóle w szoku, bo myślałam, że ich jest mniej, dlatego że całą siatę, uzbierałam całą siatę, pozbyłam się tego, porozdawałam i słuchajcie, jakby dalej mam dużo, także nie wiem, zastanawiam się nad kuferkiem. Wstępnie coś tam sobie już przejrzałam na Allegro, natomiast te kuferki są różne i wizualnie wydają się być takimi klocami, a w komentarzach czytałam, że kuferek wygląda na duży, a pojemność mała, więc nie wiem, może macie w sumie coś do polecenia? Jezu, ja bym bez was zrobiła, słuchajcie. W ogóle mi ten kuferek by nie wpadł nawet do głowy, gdyby nie ten komentarz, także może to ma sens, także jeżeli macie jakieś kuferki, tylko tak jak mówię, no tych kosmetyków mam tyle i jeszcze przynajmniej dwa razy tyle, więc jeżeli, to nie jest jakoś bardzo dużo, absolutnie, ale też nie jest, wiecie, no nie wiadomo jak mało, więc no, więc jeżeli macie jakiś kuferek do polecenia, no to proszę napiszcie w komentarzach, na pewno skorzystam z waszych polecajek. W ogóle muszę się uczesać, wczoraj robiłam odrosty, jeszcze jak przyszłam, nie zdążyłam nasmarować się samoopalaczem, więc tylko nasmarowałam się takim balsamem brązującym, ale tak, robiłam też odrost, więc fajne, świeże te włosy są, one zawsze są takie ładne po zrobieniu tych odrostów. Moja fryzjerka póki co się jeszcze nie odezwała, więc jestem ciekawa, czy uda mi się jakoś iść do fryzjera, bo chciałabym w następną sobotę, więc nie wiem, czy mi się uda, czy nie. I słuchajcie, jeszcze na koniec tego vloga, bo wydaje mi się, że tego materiału mam już wystarczająco dużo i chciałabym wam powiedzieć o pudrze, dlatego że, jak wiecie, zaczęłam używać ten puder Znam. On przepięknie pachnie, on jest bardzo polecany, to jest ten Satin Loose Powder, natomiast on się u mnie średnio sprawdza. Używam go gdzieś od tygodnia i to jeszcze, wiecie, jakby no nie jest jakaś recenzja, nie wiadomo jaka, aczkolwiek ten z Catrice też był taki delikatny, niewidoczny na twarzy, nie robił takiego płaskiego matu, ale gdzieś ta buzia była taka, wiecie co? Ten mat był zachowany, w sensie to ładnie wyglądało, a tutaj to ładnie wygląda po nałożeniu, natomiast za godzinę będzie mi się tak ta buzia świeciła, gdzie normalnie mi się tak nie świeci. I nie wiem, co jest grane z tym pudrem. Dosypałam tu resztkę tego pudru z Paezę. Pamiętacie, robiłam taki przegląd pudrów i mówiłam wam, że mam resztkę z Paezę, który jest z kolei za mocny. Dosypałam tu, pomieszałam i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jakoś tak wam powiem szczerze, że właśnie od paru dni zauważyłam, że ta buzia po 2-3 godzinach wygląda tak dziwnie i to jest chyba kwestia... Nie kwestia, to jest wina tego pudru, tak myślę. Ale jeszcze oczywiście będę testowała, więc na pewno dam wam znać. Także słuchajcie, idę do pracy. Piękny poniedziałeczek, kurde, ale fajnie. Taka ładna pogoda, także piękny poniedziałeczek. Po pracy skoczę sobie, bo coś mam jeszcze do odebrania z Zary, także będę chciała wam nagrać też haul, żebyście po tym vlogu zobaczyły. Chyba, że jeszcze vloga uda mi się nagrać, ale nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle mi wyjdzie, bo ja zawsze coś mówię, a potem jest inaczej, także po prostu to jest mój plan, żeby nagrać wam haul i będę jechała na ćwiczenia jeszcze wieczorem, także no, a co do tego kolczyka, to słuchajcie, no to szare mydło jakby daje radę, w sensie mam wrażenie, że trochę to czerwone się zmniejszyło, ja mam tutaj od lusterka tego mojego, to takie, wiecie, przylepiec powiększający. I mam wrażenie, że jest jakby ciut lepiej, ale to chyba nie jest jeszcze to, co powinno, czy no na pewno nie jest jeszcze to, co powinno być. I co ciekawe, słuchajcie, ja w ogóle myślałam, że bardziej narażony jest kolczyk w pępku, jak ćwiczę, no bo jednak skłony, jak robiłam 2 tygodnie temu, 2,5.
Więc słuchajcie, skłony, też piłkę przytykam, więc jakby myślałam, że to on będzie tym, który będzie mi się babrał, a on się w ogóle nie babra. Tak jak z pierwszym miałam większy problem, to ten, póki co, o Jezu, odpukać, bo naprawdę póki co odpukać, ten póki co ma się naprawdę dobrze, więc jestem zdziwiona. Nie patrzcie na moje włosy, ale jest mrzawka, a ja trochę chodziłam na zewnątrz i nie chciało mi się parasolki wykładać, także wyglądają jak wyglądają. Teraz je rozczeszę, zresztą zaraz się idę kąpać, wszystko zmyć z siebie, bo jestem trochę zmęczona. Dlatego, że zaraz po pracy, słuchajcie, pojechałam do studia piercingu. Ogólnie mówiłam wam, że z moim mikrodermalem zaczęło coś się dziać i ja byłam przekonana, że zahaczyłam go na treningu. I oni mi napisali, bo z nim jest wspaniały kontakt, możecie po prostu pisać kiedy chcecie, oni wam zawsze odpisują, doradzają i tak dalej. To jest piercing spod Gdańsku. I napisałam, no i jak zobaczyli też zdjęcie, tylko wiecie, to zdjęcie nie było jakoś specjalnie wyraźne, natomiast powiedzieli, że skoro jest to jakieś tam uszkodzenie mechaniczne, nie ma tam żadnej ropy ani nic, no bo słuchajcie, są jakby, no różne rzeczy się dzieją tak naprawdę z kolczykami, więc to nie jest tylko tak, że sobie przekujecie i ładnie potem macie kolczyczka i w ogóle super, no tak nie zawsze jest, niestety. Ale no powiedzieli, że skoro zahaczyłam i jest delikatnie zaczerwienione, spuchnięte, no to to powinno przejść w ciągu kilku dni. No i minęło chyba 2 czy 3 dni i ja zaczęłam się przyglądać i zobaczyłam, że pod tym kolczykiem jest jakby sine. I ten kolczyk jest jakby delikatnie pod ukosem, w sensie nie był tak, wiecie, do ciała, tylko tak pod ukosem. Napisałam raz jeszcze, przesłałam zdjęcie, znowu takie trochę niewyraźne, ale oni od razu mi powiedzieli, że co to jest. A mianowicie, słuchajcie, kolczyk zaczął migrować. Mikrodermale mają to do siebie, że one lubią migrować i często są właśnie, nie są tolerowane przez nasz organizm. Nie wiem za bardzo, jak to jest możliwe, też nie ma jakby jednej przyczyny, dlaczego tak się dzieje i może być tak, że na przykład ten się przyjmie, a widzicie, tego organizm nie chciał z jakiegoś powodu i wiecie, ja też wiedziałam, miałam z tyłu głowy, że no zahaczenie takiego kolczyka, który jest wciśnięty pomiędzy tutaj, wiecie, w biust i jeszcze jak macie ten stanik sportowy, to tu wszystko jest zabudowane. Ja wiedziałam, że jest to prawie niemożliwe, żeby go uszkodzić, ale z drugiej strony tak jakby pomyślałam sobie, a co to by mogło być? Przecież mi się wszystko szybko goi, ja z niczym nie mam, z żadnymi przekłuciami nie miałam problemów większych. Natomiast no, dziewczyna mówi, która tam pracuje, że ona na przykład tu ma i jest ok, a tutaj miała już 4 i wszystkie miała wyciągnięte, bo niestety no też migrowały, po prostu organizm nie chciał ich przyjąć, wyrzucał je i mój już był, wiecie, na to co widziałam na dole sinę, to była stopka kolczyka i ona już zaczęła po prostu, wiecie, organizm zaczął ją wypychać, tego kolczyka od dołu i też wolałam nie czekać, on by sam w końcu wypadł, tylko wtedy też bym miała pewnie większą bliznę, może za tydzień, może za dwa. Ale jak oni wyciągają, to trochę boli, bo to trzeba tam, wiecie, poszarpać, bo jedna część jednak jest zrośnięta ze skórą, także trochę trzeba coś tam naciąć, więc trochę to boli, ale to jest też sekunda i to jest bezpieczniejsze, bo wtedy zostanie wam maleńka blizna i jakby też macie tą pewność, że nic tam się nie dzieje, także jest mi szkoda, dlatego że słuchajcie, mi się bardzo te mikrodermale podobają, ale mikrodermal to nie jest kolczyk taki standardowy, klasyczny jak te wasze kolczyki w uszach, które będziecie miały prawdopodobnie całe życie, jak wam zarośnie, to delikatnie przypychacie i ta dziura dalej tam jest. No mikrodermale to są kolczyki, można powiedzieć, na kilka lat i prędzej czy później one prawdopodobnie wszystkie wylecą albo zacznie się z nimi coś dziać. No niestety, tak jest, ale nie myślałam, że tak szybko, bo minęły 2 miesiące od tego, od zrobienia tego. Ten robiłam 2 tygodnie później i z nim się przez cały czas, słuchajcie, nic nie działo. On tak dobrze wyglądał po samym przekuciu, że ja byłam w szoku. Ja mówię, kurde, myślałam, że chociaż będę miała spuchnięte. Nic nie miałam i widzicie, no czasami organizm nie reaguje tak szybko, jakby się wydawało. Mówiły mi właśnie dziewczyny, że czasami jest to po 2 tygodniach, po 3 miesiącach, po roku. Nie ma na to reguły, także też trochę żałuję, że dopłacałam do tych kolczyków, bo jednak no samo przekłucie plus ten kolczyk to już jest taki koszt dość, no wysoki w sumie i trochę żałuję, bo mogłam chyba jednak zostać przy tradycyjnych kolczykach, one jakby, wiadomo, no one się nie świecą i one nie są takie jak, takie, bo tu mam taki kryształek, no wiadomo, one trochę inaczej wyglądają, ale z drugiej strony chyba bym wolała poczekać teraz 3 miesiące chociaż i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tak jak wspomniałam, może być różnie, ale z drugiej strony, jakbym już wiedziała, że 3 miesiące jest ok, to wtedy dopiero ewentualnie bym samą tą, wiecie, górę
sobie wymieniła. A teraz zostałam z kolczykiem, który prawdopodobnie nie wiem, czy do czegoś mi się przyda, no bo on jest bardzo specyficzny. Zostałam z kolczykiem i... O. No, także z przekłuciem, w sensie z rozcięciem po mikrodermalu. Także idę się kąpać, idę przygotować sobie coś na jutro do jedzenia, spakować się, bo jutro biuro, także jestem tak zmęczona, bo kurde, tak niespodziewanie tam pojechałam i w ogóle nie miałam tego w planach jakoś tak, ale no widzicie, wolałam nie czekać. Ja czułam, że po prostu coś się dzieje dziwnego, bo no dziwnie to wyglądało, szczególnie pod spodem. I najgorsze jest to, że ja to już miałam, mówię, ze 2 tygodnie, z tym, że ja w ogóle nie docierało do mnie, że to może być migracja kolczyka, to po pierwsze, a po drugie ja ciągle sprawdzałam, czy ropy nie mam, bo jak już jest jakieś zakażenie albo właśnie stan zapalny, to już jest naprawdę taki hardkorowy moment i starałam się jakby to kontrolować i dopiero za... Zdziwiło mnie to fioletowe, a to fioletowe to była po prostu stopka, która się odbijała, wiecie, od skóry i to wyglądało na fioletowe. A jak moja koleżanka się przyjrzała, to powiedziała, że to po prostu jest coś nie takiego, chyba ten kolczyk po prostu, wiecie, wyłazi. No, także dobra, słuchajcie, będę się z wami żegnała. Postaram się ten filmik jutro zmontować, jak przyjadę z pracy. I może w czwartek albo w piątek wam wrzucę na kanał. I też weekend nie planuję nigdzie w końcu, znaczy no nie planuję nigdzie iść i w końcu chyba zajmę się nagrywkami. Chociaż nie, ten weekend też wam trochę nagrywałam. Ale chcę wam nagrać Zarkę, chcę wam jeszcze jeden vlog nagrać, bo mam coś tam do pokazania, także... Będę się z wami żegnała. Dzięki wielkie, że byłyście ze mną. I mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmikach, także do zobaczenia, pa!